Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z cyklu o kolekcji Subiektywnie. Dzisiaj opowiem Państwu o niewielkiej pracy La Pape z 1974 roku, autorstwa warszawskiego artysty Zbigniewa Makowskiego. Wybrałam tę pracę ze względu na nie tylko intrygujący tytuł, nawiązujący do jednej z figur w talii Tarota, ale także z uwagi na interesującą, bogatą w symbole kompozycję, a także postać samego autora, indywidualisty, podążającego własną artystyczną drogą, ale mimo to uznawanego za jednego z czołowych malarzy drugiej połowy XX wieku w Polsce. Artysta przez całe swoje życie związany był z Warszawą. Tam się urodził w roku 1930. Tam też studiował w Akademii Sztuk Pięknych, gdzie dyplom obronił w roku 1956 w pracowni malarstwa profesora Kazimierza Tomorowicza. Obok malarstwa i rysunku tworzył również poezję, a także wykonywał unikatowe książki, które przygotowywał na specjalnie preparowanych papierach, czasem nawet patynowanych. W roku 1972 reprezentował Polskę na 36. Biennale Sztuki w Wenecji. W tym samym roku otrzymał również Nagrodę Krytyki Artystycznej imienia Cypriana Kamila Norwida w dziedzinie malarstwa, a 20 lat później również za swoją działalność malarską otrzymał Nagrodę imienia Jana Cybisa. Brał również udział w 7. i 8. Biennale Sztuki w São Paulo w latach 1963 i 1965. Prace Makowskiego znajdują się w zbiorach m.in. Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Kunsthalle w Düsseldorfie, Stedelijk Museum w Amsterdamie czy Museum of Modern Art w Miami. Zmarł w stolicy w 2019 roku. Obrazy Makowskiego wykonane są, zdaniem jednego z badaczy jego twórczości, Mariusza Hermansdorfera, z precyzją dawnych mistrzów, z właściwą im dbałością o każdy szczegół, ton, gamę kolorystyczną. Często uważa się, że dzielą się na dwie strefy, tło i zespół elementów. Tłem jest ziemia i powietrze. Są to statyczne przestrzenie tworzące scenerię, w której coś się dzieje, zmienia, powstaje. W strefie drugiej natomiast zgrupowane są przedmioty powstałe w wyniku działalności człowieka lub szerzej ludzkości. Spotykają się tu twory wielu kultur, materialne i mentalne, formy geometryczne, kielichy, klucze, napisy, litery, cyfry, schody, drabiny, łuki triumfalne, tablice, budowle, labirynty. Nieskończona ilość tego, co powstało w różnych miejscach i w odległych często epokach. W sposób idealny łączą dwie wykluczające się przeważnie właściwości – konkretność i umowność. Wszystkie są bowiem wyraźnie określonymi przedmiotami, a równocześnie wszystkie straciły funkcjonalność na rzecz wartości symbolicznych. Elementy pojawiające się w obrazach zestawiane są według ścisłych zasad kompozycyjnych. Przenikają się, łączą, uzależniają swoją pozycję od miejsca pozostałych form. Jak pisał Hermansdorfer, logika układu formalnego zaprzecza jednak związkom ideowym, stanowiąc nierzadko ich odwrotność. Artysta w perfekcyjny sposób posługiwał się metaforą, stworzył własny język sztuki, za pomocą którego przekazywał prawdy uniwersalne, aktualne w każdej epoce. Prace Makowskiego są niezwykle oryginalne, mimo nawiązań do surrealizmu. Podczas swojego pobytu w Paryżu w 1962 roku Makowski poznał przywódcę ruchu surrealistycznego André Bretona, a także członków międzynarodowego ugrupowania FAS, z którymi przez jakiś czas wystawiał swoje prace. Wzorem surrealistów artysta odwoływał się do swobody skojarzeń, pozornie rozluźniał kompozycję, która jednak zawsze była bardzo starannie przemyślana. Artysta nawiązywał także niekiedy do dadaizmu. Zaplanowane w najdrobniejszym szczególe kompozycje Makowskiego poprzez doskonały rysunek w połączeniu z wyrafinowanym kolorem sprawiają wrażenie zamkniętych, intelektualnych całości.
Artysta oprócz sztuki interesował się również nauką, między innymi matematyką. Jak sam pisał, związki sztuki z matematyką są naturalne i odwieczne. Uchodził także za znawcę muzyki, kultury europejskiej i azjatyckiej, był namiętnym czytelnikiem poezji, prozy, dzieł filozoficznych, historycznych i ezoterycznych. Interesowała go szczególnie tradycja kabalistyczna i zjawiska magiczne. W latach 70. i 80. artysta namalował ezoteryczno-magiczne pejzaże, przedstawiające zazwyczaj fragmenty architektury, ponad którymi unoszą się różne symboliczne przedmioty. Takim przykładem jest właśnie praca La Papesse. W tym jedynym w kolekcji galerii dziele Zbigniewa Makowskiego możemy dostrzec pełen arsenał motywów, które najczęściej pojawiają się w jego pracach. To jest czerwonych drabin, które tutaj unoszą się ku niebu, dodatkowo splecionych niebiesko-białą wstęgą. Drabiny od wieków są symbolem wysokości, ambicji, snów, pomyślności, bogactwa, a także wiedzy. Drabina Jakubowa ma wyobrażać wszechobecność opatrzności boskiej i zapewnienie, że droga między ziemią a niebem jest zawsze otwarta. Obok drabin widzimy również unoszący się ku górze fragment tytułowej karty papieżycy, mającej w tarocie numer 2. Karta ta, nazywana również arcykapłanką lub kapłanką, ukazuje zazwyczaj kobiecą postać siedzącą w świątyni, zaś w ręce lub na kolanach trzymającą księgę. Papieżyca jest symbolem wiedzy ukrytej, duchowej i podświadomej. Na pierwszym planie zostały przedstawione natomiast formy geometryczne w postaci szarej kuli i trójkąta. Obok porozrzucane cyfry, także jeden z najczęstszych symboli w dziełach Makowskiego. Według szkoły pitagorejskiej jedynka, uważana za najdoskonalszą, oznaczała punkt, dwójka linię, trójka figurę geometryczną, a czwórka ciało geometryczne. Na drugim planie artysta umieścił fragmenty architektury. Z prawej strony widzimy część wysokiego budynku ze spadzistym dachem, przed którym płonie ogień, symbol wieczności, ale przede wszystkim światła, ciepła, oświecenia duchowego, życia, ale też śmierci i oczyszczenia. Z jego prawej strony przylega doń mniejszy, szary budynek, udekorowany ślepymi arkadami. Po lewej stronie obrazu możemy dostrzec czerwono-zielone schody, a nad nimi ukazaną z profilu tajemniczą postać kobiecą. Schody symbolizują wybawienie, jak słynne schody do nieba, choć czasem również przeszkodę w postaci długich schodów trudnych do pokonania. Schody w symbolicznym znaczeniu są zasadniczo równoznaczne drabinie. Funkcjonują także jako symbol stopniowego wzrostu wiedzy i mądrości wraz z wspinaniem się w górę w kierunku nieba. W przeciwieństwie do drabiny, w której szczeble wiodą z reguły z dołu na górę, schody niekiedy stępują w dół, pod ziemię, prowadząc w ciemne sfery, symbolizują wstąpienie do królestwa zmarłych albo dochodzenie do wiedzy tajemnej lub podświadomości. Prace Zbigniewa Makowskiego należy odczytywać uniwersalnie, stanowią rodzaj artystycznego dziennika, są zaszyfrowanymi, naszpikowanymi symbolami, zagadkowymi kompozycjami. Czerwone drabiny ze szczeblami prowadzące donikąd stają się ideogramami, symbolami o wieloznacznej treści, a budowle przestają być konkretnymi domami, przeobrażając się w wielowymiarowe i wielowątkowe obiekty. Jego dzieła są doskonałym połączeniem, syntezą wielu technik i narracji, tych współczesnych i tych należących już do historii kultury światowej. W każdej z tych prac widzimy ogromną wiedzę, erudycję autora, którą to chciał w bardzo wyrafinowany sposób podzielić się za pomocą swoich prac również z widzami. I myślę, że mu się to udało. Dziękuję Państwu za uwagę już. Do zobaczenia.